Wirus się zmienia. No, pojawiły się informacje z Uniwersytetu w Singapurze, że ten wirus dokonał pewnej mutacji i ta mutacja skutkuje łagodniejszym przebiegiem. Odnosi się wrażenie, że jeśli ktoś miał to nieszczęście i zachorował w marcu, lutym marcu, to miał dużo gorsze rokowania niż osoby, które chorują teraz. I w związku z tym z tego też wynika pewne bagatelizowanie problemu. Wykazano w pewnych opracowaniach, że viremia u osób, które chorują w okresie tym maj-czerwiec, była znacząco niższa niż u tych osób, które chorowały właśnie w tamtym okresie. Proszę zwrócić uwagę, w tamtym okresie ojomy były przepełnione, chociażby we Włoszech. To było parę tysięcy osób na ojomach i te ojomy stały się, czy oddziały intensywnej terapii medycznej stały się wręcz niewydolne. I było to rozpaczliwe poszukiwanie respiratorów i zespołów, które będzie to... Zresztą znamy te wszystkie dramatyczne sceny, chociażby z Bergamo. Natomiast no, teraz już tego nie ma. Są sytuacje, gdzie wręcz oddziały intensywnej opieki stoją... opieki, terapii medycznej no, mają wolne łóżka czy są puste. Natomiast to nie zmienia faktu jednego, że ta epidemia trwa dalej. My się teraz omawiamy sytuacji jesiennej, kiedy z jednej strony no, będą otwarte szkoły, z drugiej strony no, będzie szczyt jesiennych zachorowań na infekcje górne dróg oddechowych w dużym stopniu wirusowe, no i będzie ten nieszczęsny SARS-CoV-2, czyli ten koronawirus. Taka niebezpieczna mieszanka może być bardzo groźna i dlatego stąd bagatelizowanie problemu, że teraz jest tak ten, no ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj no, prawie każdy jest ekspertem w zakresie koronawirusa, jeszcze nawet te osoby, które no, pół roku temu w ogóle tej nazwy nie znały. Natomiast absolutnie jestem przeciwny bagatelizowaniu problemu. My się z problemem teraz spotykamy w coraz szerszej formie, dlatego że chociażby no, testujemy osoby, które wracają z wypoczynku nad morze, z nadmorza i tutaj w naszym regionie na Śląsku dopiero zaczynają ujawniać się objawy kliniczne choroby. Czyli najprawdopodobniej zakaziły się gdzieś w tamtym regionie. Widzimy wzrost zachorowań w zachodniopomorskim, w północnych tych obszarach, które wydawałyby się, że były kiedyś w cudzysłowie, jeśli tak można powiedzieć, prawie że czyste. Także no teraz mamy te ogniska rozproszone, mamy wtórne i pytanie, jak to będzie przebiegało jesienią, jest absolutnie nieprzewidywalne. W związku z tym, no, tak jak mówię, nie bagatelizujmy tego problemu.